Oddaję głos pani Agnieszce Pogłaniewskiej. Dobry wieczór państwu. Ja tutaj, jak rozumiem, reprezentuję ichnich, jeżeli pytanie, kto wygrał debatę 30 lat temu, nasi czy ichni, to ja reprezentuję ichnich. Nie jest to łatwe zadanie. Dzisiaj rano pan poseł, były minister Waszczykowski, zakazał nam prowadzenia tej debaty, mówiąc o tym, że sama teza, z którą tu mamy do czynienia, łamie prawo międzynarodowe, że nie wolno debatować nad taką tezą i że tam, gdzie jest zbrodnia, musi być kara. Ja myślę sobie, że warto zauważyć, że prawdziwą zbrodnią w polityce międzynarodowej jest naiwność. A nie naiwne spojrzenie jest takie, że są państwa silne i państwa słabe. I państwa silne często mają wpływy w państwach słabych. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powiedziałby, że w Polsce nie ma silnych wpływów Stanów Zjednoczonych. Te wpływy są tak silne, że przez 25 lat ani jeden polski rząd nie podjął ani jednej decyzji, która byłaby wbrew interesom Stanów Zjednoczonych. Podjął wiele decyzji, które były w mojej opinii wbrew interesom Polski. Udział w interwencji w wojnie w Kosowie, w wojnie w Iraku, w wojnie w Afganistanie, zakup przeterminowanych, znaczy przestarzałych samolotów F-16, niewyegzekwowanie offsetu do tych samolotów, czy ostatnia bardzo głośna afera związana z nieszczęsnymi więźniami CIA w Polsce. Czy ten nasz podatność na wpływy amerykańskie narusza polską suwerenność? Ja uważam, że tak. Pan poseł Waszczykowski pewnie powiedział, że nie. Natomiast jakby istnienie wpływów jednego państwa w drugim nie jest jeszcze zbrodnią. Natomiast problem, o którym dyskutujemy, to nie jest kwestia wpływu, to jest kwestia wpływów Rosji. Nasz stosunek do Rosji jest oparty na pewnej naiwności, która polega na tym, że oczekujemy od Rosji, żeby za te wszystkie krzywdy, które wyrządziła nam przez ostatnie kilkaset lat, zapomniała o swoich interesach. W Polsce pan profesor Bieleń, w Stanach profesor Stephen Cohen, kilku jeszcze innych naukowców zwraca uwagę, że jak bardzo by nam się to nie podobało, to Rosja jest państwem potężnym, liczącym się, które ma prawo do swoich interesów i ma prawo do przestrzegania tych interesów i pilnowania ich. I teraz wracając do naszej ulubionej tezy. W interesie Rosji niewątpliwie jest to, żeby Ukraina nie była państwem wobec Rosji wrogim. Tak się złożyło, że ultimatum, które Unia Europejska postawiła Ukrainie, doprowadziłoby do sytuacji, w której Ukraina za granicą, znaczy Rosja za granicą miałaby państwo sobie wysoce nieprzyjazny. Przez ostatnie 25 lat Ukraina balansowała te dwa wpływy. Była krajem, który znajdował się pomiędzy wschodem i zachodem. Czasem wygrywała opcja prozachodnia, czasem wygrywała opcja prowschodnia. I zwróćmy uwagę, że przez 25 lat tam nikt do nikogo nie strzelał. Co się stało? Co się stało, że teraz, kiedy zaistniała, jak słyszymy, ta ludowa rewolucja, która wprowadzi prawdziwą demokrację, ludzie giną na ulicach? No też w mojej opinii nie tyle ustanowienie, co właściwie przywrócenie silnych wpływów Rosji na Ukrainie, takich, które mogłyby równoważyć silne wpływy Zachodu na Ukrainie, przywróci Ukrainie wewnętrzną równowagę, która jest jej niezbędna. Nie wolno też zapominać o tym, że Rosja jest olbrzymim partnerem gospodarczym Ukrainy. Mamy do czynienia, mówimy o 27% rosyjskiego eksportu, i 34 czy 6, przepraszam, nie pamiętam, rosyjskiego importu. Mówimy o cenach gazu, którymi, jak wiadomo, Rosja manipuluje, żeby w celach, znaczy manipuluje, których używa do celów politycznych. Jeżeli zmusimy Ukrainę do zerwania wszelkich kontaktów z Rosją, to narazimy ten kraj na olbrzymie niepokoje społeczne. Narazimy ten kraj na olbrzymie bezrobocie, na potworny, czego już się domaga Międzynarodowy Fundusz Walutowy, potworny wzrost rachunków, powtórnie wzrost kosztów utrzymania, co będzie znaczyło, że za granicą będziemy mieli państwo w stanie społecznego wrzenia, nie politycznego, społecznego, państwo, w którym ludzie będą wychodzić na ulicę z głodu. I to nie jest dobra recepta na spokój w Europie również. W związku z czym uważam, że obecność wpływów Rosji na Ukrainie, tak samo jak obecność wpływów Zachodu na Ukrainie, jest potrzebna. Warto też zwrócić uwagę na to, że o czym wspominał Władimir Putin, co oczywiście jest argumentem, którego nie wolno używać,
że jednobiegunowy układ świata, ja wiem, że pan profesor Rothfeld powie, że nie ma czegoś takiego jak jednobiegunowy, ale jednobiegunowy metaforycznie układ świata, w którym tylko Stany Zjednoczone stanowią państwo, które decyduje o losach świata i robi co chce i podejmuje decyzję o interwencjach zbrojnych z jakiejkolwiek kontrpropozycji czy opozycji ze strony innego środka władzy na świecie, jest niebezpieczny. To widzimy, co się stało na Bliskim Wschodzie, widzimy, co się stało w Iraku, co się stało w Afganistanie. W mojej opinii Stany Zjednoczone dość skutecznie zestabilizowały ten rejon. I 30 sekund jeszcze. Jeszcze moje ostatnie pytanie jest takie, dlaczego mamy przedkładać interesy Ukrainy nad interesy Polski oraz interesy Unii Europejskiej? Interesem Unii Europejskiej są dobre stosunki z Rosją, bo razem możemy stworzyć Unia Europejska z Rosją, olbrzymi organizm gospodarczy, który będzie bardzo silną konkurencją dla Stanów Zjednoczonych oraz dla państw azjatyckich. A my z kolei naprawdę nie mamy żadnej bliskiej relacji z Ukrainą, tak ani historycznej, ani emocjonalnej, która by nas zmuszała do tego, żeby narażać się na wojnę z Rosją po to, żeby ratować Ukrainę, która nie potrzebuje naszej pomocy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Agnieszka Wołkoniecka, bardzo dziękuję.